Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 13. Rady Gminy Gdyla. Serdecznie witam Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Mecenas, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, sołtysów, zaproszonych gości. Wszystkie serdecznie witam mieszkańców, którzy dzisiejszą sesję przyjęli w tym gronie. Teraz przedstawię porządek obrad. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami zwołują obrady 13 sesji Rady Gminy Bielana na dzień 5 października na godzinę 8.30. Ustalam następujący porządek obrad. Pierwszy, otwarcie obrad sesji. Drugie, przedstawienie porządku obrad. Trzecie, informacje wójta i działalności między sesjami. Czwarte, interpelacje i zapytania radnych i mieszkańców. 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 6. Proszę o ciszę. 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021. W tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wójta na kadencję w latach 2016-2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wójta na kadencję w latach 2016-2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Bielany. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 łamane przez 116 łamane przez 2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów gminy Bielany, obejmującego obie geodezyjne, wsi wojewódzki górne, wojewódzki dolne i Brodacze. 11. Sprawy różne. 12. Przyjęcie protokołu z 11. sesji gminy i 12. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielany. 13. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do porządku? Proszę, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W związku z tym, że wpłynęło do nas pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące budowy potencjalnej przyszłej hipotetycznej farmy sokowej, do której my nie mamy żadnych informacji, proponuję, i które nie było omawiane na naszych komisjach, na poszczególnych komisjach. W związku z tym oraz, że wpłynęło pismo od mieszkańców dotyczące sprzeciwu budowy farmy wiatrowej w Wojewódkach. Również to pismo do nas wpłynęło. I nasi radni, poszczególne komisje nie mogły się zapoznać, bo wpłynęły już po posiedzeniu komisji te oba zdarzenia. W związku z tym proponuję, proszę o wycofanie, skreślenie z punktu obrad punktu 9, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium oraz również punktu 10, skreślenie, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 kwietnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Dlatego, że tak jak zawsze w gminie Bielany wszystkie sprawy robione są na poszczególnych komisjach, wszystkie dokumenty, wszystkie pisma, te pisma wpłynęły po poszczególnych komisjach, które się odbyły. W związku z tym, żeby się dogłębnie zapoznać, omówić, wszystko wyjaśnić, proponuję te dwa punkty zabrać dzisiejszego pytania. Dziękuję, panie burmistrzu. Kto z państwa radnych jest za zmianą przedstawionych pana w porządku obrad? Postępujemy punktu 9 i 10.
przegłosujemy najpierw po zmianie porządku obrad punkt 9. To jest zastrzeżeniem punktu 9. Przeczytam to. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Bielany. Proszę, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem, skreśleniem tego punktu o podniesienie ręki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Punkt został skreślony. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/116/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Bielany obejmującego obręb geodezyjny wsi wojewódzki górne, wojewódzki dolne i Brodacze. To jest za skreśleniem tego punktu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Teraz przegłosuję cały porządek obrad. Kto jest za porządkiem obrad po skreśleniu tych punktów? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Porządek obrad został przegłosowany. Przechodzimy do punktu 3. Informacja wójta i działalności między sesjami. Proszę panie burmistrzu. Ja również chciałem wszystkich powitać, wszystkich gości zaproszonych i naszych mieszkańców, wszystkich, którzy przybyli na naszą sesję. Sesja jest jak zawsze otwarta i wszystkich mi gościmy i wszystkie sprawy zawsze jesteśmy gotowi wyjaśniać i dyskutować. Oby to było tylko w takim kontakcie wspólnym, żeby obie strony się szanowały i nawzajem się informowały, ale o tym to myślę, że powiem później. Teraz przedstawię, wiecie Państwo, że usiądę, przedstawię tak w skrócie, bo to jakby sesja odbyła się niedawno, więc tych spraw tak dużo nie ma. Chciałem Państwu przekazać dobrą wiadomość. Myślę, że część Państwa już o tym wie. Nasz regionalny ośrodek kultury, który powstał, że tak powiem, obrazowo żyje, odbywają się spotkania, koncerty, odnoszą uroczyste otwarcie, piękny koncert tenorów, ci co byli, to mi się to potwierdzają. Odbyło się tam narodowe czytanie, tym razem było czytanie lalki Bolesława Brusa. Odbył się uroczyste rocznice powstania Polskiego Państwa Grudziennego. I na koniec odbył się raj turystyczny, Siedlce Rozbitej Kamień. Bardzo dużo gości z zewnątrz mogli podziwiać naszą gminę, nasze tereny. Bardzo dużo było osób z zewnątrz. Bardzo nam dziękowali za organizację, za pracę, za całokształt. Było miło to wszystko słuchać. Myślę, że ci Państwo, co byli na tym rajdzie, też to potwierdzą, że naprawdę była bardzo dobra atmosfera i bardzo fajne wydarzenie kulturalne. Proszę o ciszę. Tak jak wiecie Państwo, Państwo niektórzy też to zauważyliście, to jest akurat, że robimy w tej chwili fotowoltaikę, panele fotowoltaiczne. Jest to jakby jako nieliczna gmina w okolicy tutaj wykonujemy to zadanie. Jest ten krótki termin, ale damy radę, tak powiem obrazowo. Jest to nowatorski program pilotażowy, w przyszłości będziemy robili tego więcej. I właśnie robimy panele fotowoltaiczne w celu uzyskania energii elektrycznej. To robimy dla naszych mieszkańców, którzy się zgłosili i właśnie realizujemy ten projekt. To będzie początek. W przyszłości będziemy na takie rzeczy bardziej stawiać w każdej ilości dla wszystkich chętnych. Przygotowujemy się pilnie do nowych projektów, programów unijnych 14-20. W tej chwili szykujemy dokumentację na wykluczenie informatyczne 2.1, czyli tam będzie komputeryzacja szkół, nie tylko w miejscu publicznej. Mamy stare komputery w pracowni już.